Witam Państwa na ostatnim już w tym sezonie losowaniu. Losowaniu bardzo krótkim, ponieważ będzie losowany tylko wariant do ustalenia grup finałowych w Młodzikach, w finałach Młodzików. Po raz ostatni witamy Państwa na tej transmisji. Marek Ulewiński, który transmisję całą nagrywa dla Państwa. Kasia Sosin, która kuleczki wylosowuje, szczęśliwe dla niektórych, mniej szczęśliwe dla innych. Pan Piotr Hajduk i Michał Lesiński prowadzący losowanie. W tej chwili będziemy losować jeden z trzech wariantów. Warianty rozpisane zostały już wcześniej w przedsezonowym komunikacie. W każdej grupie znajdują się dwa zespoły z pierwszych miejsc półfinałów i dwa zespoły z miejsc drugich. I tak, wariant pierwszy. Prosimy o zapakowanie kuleczki. W wariancie pierwszym w grupie A jest MBA Warszawa, Akademia Koszykówki Komorów, ósemka Skierniewice i WKK Wrocław, a w grupie B Pelplin, Pruszków, Kielce i Żyrardów. To jest wariant pierwszy. Wariant drugi. Karteczka idzie do kulki. W grupie A MBA, Pelplin, Żyrardów i WKK Wrocław. W grupie B Komorów, Pruszków, Kielce i ósemka Skierniewice. I wariant trzeci. Widzimy, wariant trzeci też idzie do kuleczki. W grupie A MBA Warszawa, MKS Pruszków, trójka Żyrardów i ósemka Skierniewice. I grupa B Komorów, Pelplin, Kielce i WKK Wrocław. Przechodzimy do losowania. Bardzo proszę dobrze zamieszać. I wylosowany został wariant. Wariant pierwszy. Wariant pierwszy, czyli w grupie A AZS UW MBA Warszawa, Akademia Koszykówki Komorów, ósemka MKS ósemka Skierniewice i WKK Wrocław. A w grupie B DK Pelplin, MKS Pruszków, AZS Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce i UKS trójka Żyrardów. Tak wygląda podział na grupy finałowe. W finałach, które przypomnę, odbędą się w dniach 23-27 czerwca. Organizatorem jest UKS Akademia Koszykówki Komorów. Z materiałów, które dostaliśmy, mecze będą rozgrywane w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Dziękuję bardzo. Życzymy jeszcze w czerwcu udanych meczów zawodnikom, zawodniczkom, a wszystkim udanych wakacji i do usłyszenia w następnym.